Witam Was na kanale Nietolerancja pokarmowa męskim okiem. Przepis nie będzie zawierał alergenów, które ikony właśnie widzicie na ekranie. Podczas dzisiejszego wspólnego kuchcenia pokażę Wam przepis na rolatki w panierce bezglutenowej oraz w sosie pieczarkowym. Zapraszam do oglądania. Do ich przygotowania będziemy potrzebowali schab wieprzowy, filety z piersi kurczaka, pieprz cytrynowy, zioła prowansalskie, sól, jedną paprykę czerwoną, jedną paprykę zieloną, pieczarki, ser wegański, płatki jaglane, mąka ryżowa, woda. Kotlety rozbijamy, nasze papryki myjemy, a następnie kroimy w paseczki. Pieczarki obieramy i również kroimy w paseczki. Tak pokrojoną paprykę i pieczarki dusimy pod przykryciem do miękkości. Kotlety z obu stron przyprawiamy z solą, pieprzem cytrynowym i ziołami prowansalskimi. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak zawinąć nasze rolatki. Do panierowania naszych roladek użyjemy mąki ryżowej, płatków jaglanych oraz wody. Do mąki ryżowej dodajemy wodę i następnie mieszamy. W tak przygotowanej wodzie z mąką zanurzamy nasze roladki, a następnie obtaczamy w płatkach jaglanych. Aby całość się dobrze trzymała, możemy je dodatkowo spiąć wykałaczkami. Natomiast rolatki z fileta kurczaka zostawimy bez panierowania. Aby rolatki pozostały soczyste w środku, musimy zamknąć mięso poprzez podsmażenie rolatek z każdej strony na rozgrzanym oleju rzepakowym. Tak przygotowane rolatki przekładamy do naczynia żaroodpornego, a następnie wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni góra-dół na 30 do 40 minut. Czas pieczenia naszych roladek zależy od ich wielkości. Do pozostałych nam pieczarek dolewamy rozpuszczoną w wodzie mąkę jaglaną i całość mieszamy. Dzięki temu uzyskujemy sos pieczarkowy, który będziemy mogli polać później nasze roladki. Teraz przekroję nasze roladki, aby pokazać Wam, jak one wyglądają w środku. Na koniec nasze rolatki możemy polać sosem pieczarkowym. Jeśli wypróbowaliście przepis i spodobał się Wam, wrzućcie zdjęcie na Facebooka lub Instagrama z oznaczeniem mojego profilu. Dzięki temu będę mógł zobaczyć efekty Waszego kuchcenia. Podczas kolejnego wspólnego kuchcenia pokażę Wam przepis na bezglutenowo-wegańskie kokosanki. Zapraszam serdecznie.